To ja zadam pytanie od razu na początek, żeby było jasne. Tak? Czy to lekkostronniczy 1001? Można tak powiedzieć, myślę. Czy to ale czy będzie lekkostronniczy 1002? Już minęło sporo czasu, odkąd wyemitowaliśmy ostatni odcinek lekkostronniczego i możecie się zastanawiać, czy to wszystko jest jedna wielka wkrętka. Nikt się nie zastanawiał. Po pierwsze, nikt nie dzwonił, nikt nie pisał. Nie napisali. Do mnie nikt nie pisał. Nie pisali? To wszystkie do mnie poszły pewnie. Nikt się nie zastanawiał. Nawet mama. Ja dzwonię do domu i mówię, mamo. Nie, mama wie. Mamo, LS, nie tęsknisz, a mama... No. Ja dostawałem maile. Ludzie pytają, powiedz szczerze, kiedy wracacie? Bo przecież mówiliście tyle razy, że... Nie odpisałem. Mówi się, że kosmos jest nieskończony, nie da się dotrzeć na koniec kosmosu. U nas dotarliśmy na koniec. Albo na peryferię kosmosu. Możemy wam powiedzieć, co jest po drugiej stronie. No właśnie. Po drugiej stronie jest światło. I w takim właśnie celu robimy ten filmik, żeby powiedzieć, co jest po drugiej stronie śmierci. Jak się... Inaczej, jeżeli byliśmy u Jakubiaka, to mogli się ci z was, którzy mają coś w głowie, domyśleć, że już LS się skończył. Nie. Bo potem jak już idziesz do Jakubiaka, to dobrze wiesz, ani dobrej płyty nie wydasz, ani dobrej książki nie napiszesz, już ani dobrej filmu zostało to być w mediach i prasie i dawać wywiad. Zero. Dobra, musimy ustalić i z wami. Słucham. I z sąsiadem. Co musimy? A to będzie nas słychać. Musimy ustalić między nami i wami i między sobą też, co idzie do kogo. Już ustaliliśmy, ja wam mówię, co jest. I to wygląda tak. Face'a i YouTube'a dostaję ja, a Karol dostaje Twittera LS-a. I Karol powiedział, ja wiem, że to jest mało, ale dla mnie to jest git. I na dodatek obiecałem mu, że będzie mógł zatrzymać swoje konto facebookowe Karol Paciorek. Dorzucę ci jeszcze twojego Instagrama, że też nie zabieram. Czyli masz swojego Instagrama, swojego Facebooka i Twittera LS-a. I możesz tam pisać, co chcesz. Jeszcze Radek chciał się wtrynić i powiedział, czy ja mogę dostać coś. Tak, Radek przyszedł w dniu ostatniego odcinka, w dniu, w którym nagrywaliśmy ostatni odcinek, ale tak. No panowie. Coś byśmy potargowali, to byśmy tutaj... My mówimy, nie Radek, nie, bo my nie sprzedajemy tego, a on mówi, przecież my tylko rozmawiamy. Nie, przecież my tylko rozmawiamy. Nie, to rozmowa. Ja sobie stoję spokojnie z drinkiem. Tak patrzy i mi coś wyciąga z kieszeni. Nie, miałem coś innego, ja stoję sobie z drinkiem spokojnie przy barze, ale no, tak... My tylko rozmawiamy. A jakbym tak na przykład... Polimaty wrzucał do was, to ile by to kosztowało, nie? Radek, ale to przecież ludzie się oburzą. A Radek tak, nie, to wiesz, jak nie, to nie! Mówi, tylko rozmawiamy, przecież my tylko rozmawiamy. A my mówimy, nie, ale Radku, jak ty sobie to wyobrażasz, jakbyśmy mieli na nasz kanał rzucać polimaty? Ludzie by odsubskrybowali, przecież oni nie chcą tego oglądać. On mówi, tylko rozmawiamy. Jak nie, to nie, jak nie ma w ogóle żadnego problemu. To, o czym mówiliśmy wcześniej, to że faktycznie ja zostaję na YouTubie i będę robił program na YouTubie. A będzie chujowy. Ale będzie Boże. Chujowy już. Boże, ja wam proponuję już odsubskrybować. Ale będzie zły. Więc innymi Boże. Słowy, wratuj się kto może i kto nie chce oglądać mojego nowego programu, to nikt nie ogląda. Absolutnie proszono o odsubskrybowanie kanału LS. Na pewno jedyne pytania, które się pojawią pod pierwszym odcinkiem, jest tak, gdzie jest Włodek? Tak. Co to jest? I gdzie jest Włodek jeszcze raz? I tak... O, jeszcze bez Włodka to nie to samo. Bez Włodka to nie to samo, więc jestem przygotowany absolutnie na wszystkie te komentarze. Ratuj się kto może. Ja się boję, że jak ja bym miał też coś zacząć, bo też gdzieś z tym myślę, no to, właśnie. To będę miał to samo. Gdzie jest Karol, no właśnie. Karol, to nie to samo. A, więc na Facebooku z kolei, jeżeli ratuj się kto może, bo tam z kolei mnie nie będzie, więc tam będzie tak... O Boże, bez Karola też w ogóle jest smut. Robimy to dlatego, że jakoś trzeba podzielić to, co zrobiliśmy przez ostatnie 4 lata i mówiliśmy o tym u pana Łukasza Jakubiaka, że głupio by było po prostu to całkiem zostawić i pozwolić, żeby umarło, jak na cmentarzu. Ale to powiedz wszystkim, no, że ty nie umierasz też. Ja też nie umieram, tylko ja planuję troszkę większą rzecz, która wymaga troszkę więcej planowania. Dokładnie, i tak. Prawdopodobnie pojawi się około połowy tego roku. Dobra, ja wam powiem. Włodek chce robić pranki. Mówimy wam to, żebyście wiedzieli, jak to będzie wyglądało w przyszłości, więc kto... Mam wrażenie, że oni tak nie wiedzą, jak to będzie. Właśnie do końca możecie nie wiedzieć. Chodzi o to, żebyście się nie zdziwili, jak kanały LS-a te i te po prostu zmienią nazwę za chwilę i będzie się tam pojawiało coś innego, co jest mniej faktu, że z nami. To powiedz od razu, czy nie chcesz w ogóle mówić, co to będzie za program, żeby ludzie mogli subskrybować teraz czy później? Nie, mój program opowiem dopiero, bo ja go robię, więc jakby ten... Zobaczcie, jak profesjonalnie Karol sobie kupił lampy. Lampy, no, stąd dwie lampy. Kurde, że ich nie sprzątnąłem, no. Fuck. Czy jeszcze zanim cokolwiek tam ja będę wrzucał na YouTube'a, to będzie jedno wideo z Clean Bandit, które... Z naszego wyjazdu do Londynu. Z naszego wyjazdu do Londynu, który był. Ono się jeszcze montuje. Nie przyciągajmy tak, nie przyciągajmy tego. A i tak to przytnę, także... No pewnie, że tak. Nic ci nie bój, nie? No tak, jasne. No tak, no dobra. No pa. A, co? Nie powiedzieliśmy, jacy mają być. No i dobrze. Nie, już tego nie mówimy. Co? No nie mówimy już tego. Nie mówimy. Nie mówimy, jacy mają być. No bo program się skończył. Przesady, nie?